w mojej kuchni. Dzisiaj spróbujemy się dowiedzieć, jak smakuje mięso. Przygotujemy steki z cebulą. W tych stekach będzie niewiele przypraw, niewiele dodatków, więc będziemy mogli rozkoszować się smakiem prawdziwego mięsa. Do tych steków będziemy potrzebowali. Ja mam tutaj około 70 dekagramów łopatki. Z tej łopatki wyciąłem najchudsze, najlepsze kawałki. Może to być oczywiście szynka, z tym, że ja wolę łopatkę, dlatego że jest nieco delikatniejsza i wilgotniejsza. Po prostu bardziej smakują mi steki z łopatki. Dwie cebule, dwa całe jajka, do smaku sól i pieprz. Mięso pociąłem na paseczki. Musimy to mięso przemielić, przepuścić przez maszynkę. Zmielimy je nieco grubiej. Przepuścimy przez sitko o oczkach 8 mm. Mięso jest zmielone. Zobaczcie, chudziutka łopatka zmielona grubszym sitku. Do tego dodajemy dwa jajka. Ciutko to wstępnie wymieszam. Mogę już też wstępnie posolić i popieprzyć. I to będą wszystkie przyprawy, które użyjemy do tych steków. W tych stekach wyraźnie musimy poczuć smak chudego, smacznego, soczystego mięsa. Śliczna masa, wystarczająca ilość soli i pieprzu. Ten pieprz musi być wyczuwalny, ale nie może dominować w tym mięsie. Następna czynność to pokrojenie cebuli. Ja się posłużę tą moją gilotynką. Przekroję cebulę na pół. Dzięki temu podczas siekania otrzymamy takie półkrążki. Na rozgrzaną patelnię wlełem wam troszeczkę oliwy i wrzucam pokrojoną cebulę. Cebula nam się smaży. Ona powinna być lekko przesmażona, niezbyt długo duszona, a raczej przesmażona. Nie będę jej przykrywał, ponieważ zależy mi na tym, żeby była chropiąca. Nie będę jej też na samym początku doprawiał solą, ponieważ nie chcę, żeby za bardzo zmiękła. Tą solą doprawię ją na końcu. Na rozgrzaną patelnię wlewamy olej. Poczekajmy chwilę, aż ten olej dobrze się rozgrzeje i zaczniemy smażyć steki. Cebula nabiera właściwego koloru, możemy więc ją już posolić. Jeszcze dosłownie kilkanaście sekund otrzymać na ogniu i wyłączyć. Smażymy steki, ja sobie w tym celu zmoczyłem nieco dłonie, żeby łatwiej mi to mięso od ręki odchodziło. Formujemy je na kształt takich krążków. Proszę bardzo. I wrzucamy na pieprz. Następny i kolejny. Z 70 dekagramów mięsa myślę, że możemy zrobić spokojnie 4 ładne steki. O kurwa, się chodziło. Obracamy na drugą stronę. Pięknie wyglądają, po prostu pięknie. No. Steki mają już idealny złoty kolor. Nie chcemy ich absolutnie przesuszyć, w związku z czym wyjmiemy je do naczynia żaroodpornego. Włożymy do piekarnika jeszcze na około 5 minut. Do piekarnika rozgrzanego na 200 stopni. Po to, żeby nam doszły i usmażyły się w środku. Steki są już gotowe. Proszę bardzo. One smażyły się na patelni
około 5 minut z każdej strony, a dodatkowo 5 minut w piekarniku. Na pewno w środku są już upieczone. Na wierzch dodajemy naszą wcześniej przysmażoną cebulkę i proszę bardzo, danie gotowe, proste, a jak pyszne. Zapraszam.